Dzień dobry, Greniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drugi dzień świąt zawsze spędzałam u moich dziadków i przychodziliśmy wtedy tak w porze obiadowej. No i w tym roku tak się złożyło jakoś w życiu, że daleko to ja nie muszę wychodzić, bo mieszkam w tym samym domu za ścianą, w takim mieszkanku, które jest tuż obok mojej babci. I to do niej zaraz wpadniemy, tam są goście i spotykamy się rodzinnie. Dzień dobry, kradzi porek. Takie odwiedziny w eleganckich strojach. Święta świętami, ale trzeba złożyć życzenia naszym na pływakom małym, tak? Dokładnie. No, idziemy na dwór. Weź tam torbę, to opuść. Ci pupy nie widać. Szanowni Państwo, w nadchodzącym roku życzymy otwartych pływalni, akwaparków i basenów, możliwości pływania i trenowania. Życzymy Wam dużo zabawy od nas, od zabawy na basenie, od mniejszej, od trzech. No i co, my morsujemy, gotujemy się na sezon, mam nadzieję, że szybko gotujemy się otworzymy na basenie i zaczniemy działać. Sytuacja wygląda następująco i bardzo nam było przyjemnie i miło w takich okolicznościach mocno leniwych, aczkolwiek właśnie się zorientowaliśmy, że dzisiaj jest prawdopodobnie otwarty ostatni dzień, kiedy jest czynne lodowisko. Wybieraliśmy się do manufaktury i chyba już nie będzie okazji. I właśnie przez chwilę Rafał powiedział, że no dobra, no to jak zamknięte, to może pójdziemy. No i chyba, że pojedziemy nawet, no. Jeszcze tylko troszkę sałatki, jednej, drugiej, trzeciej, czwartej i można lecieć. Nie możemy jednak dopuścić do tego, by w święta choć przez chwilę poczuć głód lub takie uczucie nienasycenia, więc trzeba się czymś poratować. Na drogę przygotuje nam gorącą czekoladę. Reniferek zamarzł. No, no, no. Mega. Wyciągamy odmrażacz. Co? Dobra. Oj, zamarzłeś, reniferze. Samochód wygląda jeszcze bardziej uroczo, taki połyskujący, ale żeby odpalił. Standardowo tyle jeszcze mieliśmy czasu przed wyjściem, ale jakoś tak zeszło, tu jest godzina dodana, bo jeszcze nie przestawiliśmy zegara po zmianie czasu. W każdym razie jeszcze musimy zatankować. I tak nie tankujemy, przyczyny techniczne, chwilowo LPG nie można tankować i musimy lecieć na inną stację.
była walka z czasem. Biegliśmy taki kawał, że już w sumie nie mamy siły jeździć, ale dotarliśmy na lodowisko i zdążyliśmy na ostatnie wejście. Udało się w ostatniej chwili, dobiegliśmy do kolejki po bilety na lodowisko i ale udało tak się aktywnie styk. Spędzić święta. No. Także zasłużyliśmy, nie wiem czy chcesz się teraz nabić. Tak samo jak było z nartami, że tak naprawdę na ostatnią chwilę udało nam się pojechać na narty, tak samo teraz na łyżwy udało nam się prawie na zakończenie sezonu. Za chwilę zamykają to, także udało się. Zaliczony sezon zimowy. A teraz mamy taką paczuszkę do świętowania. Sport to zdrowie. Tak jest. A potem czekolada. nie zgraliśmy się właśnie. Co tam masz? Gorącą czekoladę, mam i mandaryneczki. I dla ozdoby takie laseczki. Wiesz co, ale już jedźmy, bo się... A chcesz się napić teraz? Tak, mówiliśmy. To nalać? Tak, bo jeszcze mamy plany. Możliwe, że się uda odwiedzić przyjaciółkę jedną i jeszcze z drugą się spotkać u tejże przyjaciółki. Tejże drugiej przyjaciółki. No, także śmigamy, ale na razie jeszcze na drogę nam naleją, tak? No to ja może jak będę jechał, to sobie to skurmy. To ja naleję. A! Co ty graża robisz? A już to otworzyłam raz. Oh yeah. Magiczny, złoty napój. Kakaowy. Na zimno już. Ale jest pyszne. Nie trzeba powiem na zimno, ale... I nimo. Dokładka dawaj. Śnieg pada. W gierce dodali zimę. Jaki to jest tu? Gry? Red Dead Online. I pada śnieg świątecznie. No, w całym mieście, wszędzie, na całym świecie. No to jeszcze trochę makiełków na wieczór. Moja bikini. Proszę ręki. Meldujemy się w domku. Przyznam, że na łyżwę nie do końca nam się chciało wychodzić dzisiaj, ale nie żałujemy. Było bardzo, bardzo fajnie. Poruszaliśmy się troszkę, co w święta jest wskazane. Już chyba drugi rok z rzędu udaje nam się wyskoczyć na lodowisko w święta, także może być taka nowa tradycja i cieszę się też, że spotkaliśmy się z dziewczynami. Teraz już przygotowujemy się do jutrzejszego wyjazdu. Jutro dalej świętujemy. Spotykamy się z babcią Rafała i kuzynami, a tymczasem lecę pod prysznic trochę się rozgrzać, umyć włosy i przygotować do spania.